Te zdjęcia zniszczonego krasocińskiego wiatraka to już przeszłość. Modernizowany od połowy lipca wiatrak holenderski w Krasocinie z pierwszej połowy XX wieku wreszcie doczekał się zadaszenia na zimę. Wójt Krasocina Ireneusz Gościński nie mógł przegapić takiej chwili, którą skrupulatnie rejestrował na swoim smartfonie. To historyczna chwila, podkreślał. Tak, można powiedzieć, że po 100 latach ten wiatrak będzie wyglądał cudownie, z czapką na zimę, jak ja to mówię. 6 listopada firma Beraten Pawła Suligi z Komornik postawiła dach na bryle obiektu. Dach dla krasocińskiego wiatraka wykonali górale z Nowego Targu. Przykrycie budowli dachem kończy etap większych prac modernizacyjnych w tym roku. W przyszłym roku mają pojawić się skrzydła. Kiedy zacznie kręcić skrzydłami? Jak kiedyś mówiłem, 20 maja mamy termin odbioru, myślę, że to będzie w maju. Sporo już zrobiono do tej pory. Prace bardzo zaawansowane, to znaczy są fundamenty podbite, są trzpienie zrobione, w tej chwili obkładane jest kamieniem. W środku już jest elektryka porobiona, tynki są porobione i jak mówię, w tej chwili jedziemy z dachem do góry. Bardzo mnie to cieszy, dlatego że już nawet na zimę te ściany nie będą mokły, będzie można dalej pracę prowadzić. Wiatrak ma być oddany do użytku w maju 2020 roku, w setną rocznicę swojego powstania. To ma być wielkie wydarzenie. Tak się ładnie to złożyło, że na pewno będzie uroczystość fajnie zorganizowana, już teraz na nią zapraszam. Po wykonaniu tej inwestycji będzie ona ogólnodostępna dla wszystkich zwiedzających. W okresie wakacyjnym cały czas będzie otwarty, w okresie tym bym powiedział poza wakacyjnym będzie można zgłaszać się do biblioteki naszej. Panie będą udostępniały ten wiatrak celem zwiedzania. Modernizacja jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytków w powiecie włoszczowskim pochłonie 1 200 000 zł, z czego 700 000 zabezpieczyła gmina Krasocin, natomiast pozostałe 500 000 zł pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki pomocy wicewojewody świętokrzyskiego Bartłomieja Dorwalskiego.